Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy dla Was kolekcjonerkę z Nintendo Switch. Jest to pierwsza kolekcjonerka na Nintendo Switch na naszym kanale. Jestem bardzo zadowolony z tego, że nam się udało ją nabyć. A jest to Naruto Boruto Ultimate Ninja Sword Connection. Z tytułu długi jak jasna cholera. Wystarczyłoby w sumie Naruto i wiadomo, że będzie fajnie. Co nam dają? Słuchajcie, dają nam grę. Duży plus, bo nie zawsze ona jest, jak dobrze wiemy. Dają nam steelbooka, dają nam dwie figurki i coś, co nie wiem czym jest, to się za chwilę dopiero okaże. I co? Pudełko wygląda nieźle. Teraz tak, dlaczego nie ma folii? Nie ma folii dlatego, że zostało kupione to przez nas na Amazon UK razem z podatkiem, wysyłką do Polski, tam całym tym bajzlem 550 zł i tej owoty już nie było. Ja mam taką tezę, że jest to zwrot. Ktoś kupił to i oddał. Jest to zwrot do Amazona typu A i dlatego właśnie nie ma tej owoty, bo ktoś już kiedyś rozpakowywał. Żebyście nie myśleli, żebyśmy na tyle niecierpliwi, żeby otworzyć to bez Was. Nie. Otwieramy to teraz dopiero razem z Wami. Dobra, koniec gadania, otwieramy. Przynajmniej nie muszę się męczyć teraz z folią. To ma jednak swoje plusy. Tu coś jest? Tak, tu mamy, słuchajcie, tekturę. Białą, ładną. Super. No dobra, koniec żartów. Jest steelbook. I tutaj zobaczcie, tutaj mamy, jest ładna graficzka w środku i jest tylko miejsce na jeden. Ten nie jest to taki steelbooczek, jak mieliśmy do Abe'a, gdzie mieściło się chyba 20 czy 30 gier. Tutaj mieści się tylko jedna i powiem tak, steelbook jest piękny i bardzo mi się podoba. Aż kipi anime. Bardzo, bardzo ładny. Naprawdę jestem z niego zadowolony. Już mi się mega, mega podoba. No tu mamy typową grę. To tam. Nie ma co się specjalnie nad nią rozczulać. O! I czekajcie. Ja zaraz rozwalę to super pudełko. Dobra. Aha. Znaczy to w tym kartonie już nic nie ma. Niech on sobie będzie tu z boczku. A tu mamy kolejne pudełko. O, i to już jest, tu jest tasiemka, czyli to już nie było nigdy otwierane. I tutaj powinny być nasze figurki. Jak już widzicie, jest to Naruto i Sasuke. Jeszcze tu i tu. Czyli ktoś otworzył, zobaczył i oddał. Ale tam miała jeszcze jedna rzecz być. No znaczy, może tu jest w środku. Chyba, że mam jakąś... Szkoda, że oczywiście minęło 100 lat, jak to u nas, zanim kupiliśmy, zanim dla Was to nagrywamy, to mija 100 lat, więc już raczej nie uda nam się tego zwrócić, jakby czegoś nie było. O, figurki są dość dobrze zapakowane. Ale nic tu więcej nie ma. Aż jeszcze otworzę to. Aj, za chwilę może. Aha, ale to jest, wiecie co, to jest chyba ten, wersja zrób to sam. Adam Słodowy, to nie jest edycja, no. Tutaj widzę jakieś nogi i ręce. Jak Wam się podoba? Fajne, nie? Trochę długa, ale wiecie, można powiesić, nie trzeba półki, wystarczy powiesić na ścianie i bardzo ładnie. Nie kurzy się, bo jest z folii ochronnej. Słuchajcie, teraz zrobimy małe cięcie, my sobie to ładnie złożymy, nie na wizji, bo nie chcę tego poniszczyć, muszę to zrobić delikatnie i spokojnie, to może chwilę potrwać, więc złożymy sobie to i zaraz do Was wrócimy. No dobra, słuchajcie, i udało się, jednak nie trzeba ich wieszać w częściach na ściany, można ich złożyć. Powiem to, że montaż był bardzo łatwy, figurki są generalnie w bardzo wysokiej jakości, jestem bardzo zadowolony. Co najważniejsze, twarze. Twarze nie są skopane, postacie są żywcem, jak wyjęte z anime. Świetna kolorystyka, bardzo dobrze są zrobione, twarze też wyglądają poprawnie, nawet nie poprawnie, wyglądają bardzo dobrze, żebyście mnie dobrze zrozumieli. I nie wiem, kamera chyba tego nie odda, tak jakbyście widzieli to w rzeczywistości, no kolorystyka ich ubioru jest naprawdę genialna. Mamy tu Naruto z Rasenganem, mamy tutaj Sasuke z jego Chidori, tak? Jest to fenomenalnie wykonana. Do tego piękny steelbook oraz ta rzecz, która nie wiedziałem co to jest właśnie, słuchajcie, okładka, którą możemy sobie wymienić z tej takiej typowej nintendowskiej na taką już ładną, typową w Naruto, bez żadnych oznaczeń i dziwnych rzeczy.
Więc jak najbardziej na plus. Ja jestem zadowolony z tej kolekcjonerki. Bardzo się cieszę, że to jest pierwsza kolekcjonerka z Nintendo, którą dało nam się nabyć i to jest tak fajny produkt. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o niej, czy macie jakieś kolekcjonerki na Switcha. I dziękujemy wam bardzo za wszelkie subskrypcje, lajki i komentarze. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.